W większości będą składały się z elementów rysowanych liniami prostymi. Obiekty reprezentacyjne, które już pokazywałem tutaj na tym kursie przy okazji omawiania okręgów i elips, mogą mieć kształt tych figur, ale rysowanych w całości. Natomiast w budownictwie drogowym, bardzo często mamy połączenie elementów prostych i łuków. Widzimy na ekranie rondo Mogilskie w Krakowie, które składa się z licznych elementów łukowych różnego kształtu. Niektóre te elementy są wycinkami koła, ale niektóre są bardziej nieregularne. I w tym odcinku pokażę jak narysować takie elementy. Zrobię to na przykładzie tego trójkąta wewnętrznego, które tutaj widać w obrysie ronda. Nim jednak to mówię, przejdźmy na pusty rysunek. Przypomnę, połączenie łuków z prostymi było możliwe przy rysowaniu na przykład prostokąta. Wydajmy polecenie Pro. I następnie wybierzmy zaokrąglenie. Narożników. Opcję tą omawiałem na filmach poprzednich. Zadaliśmy promień 100 jednostek, i widzimy, że rysując prostokąt mamy zaokrąglone narożniki, których promień tego, za... promień tego zaokrąglenia jest równy 100 jednostkom. Ale nie z każdą figurą tak możemy zrobić. Jeżeli wybierzemy wielobok zbudowany z innej liczby boków niż prostokąt, to widzimy, że nie pojawia się tutaj opcja zaokrągli czy fazuj. Albo możemy wybrać opcję bok, zróbmy tak i narysujmy trójkąt. Widzimy, że możemy tylko wybrać położenie trójkąta. Nie ma tutaj żadnej opcji zaokrąglania tych narożników. Nim przejdę do omówienia, jak to zrobić, chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na rysowanie łuków w autocadzie. Jak widzisz, mamy dużo opcji rysowania łuków. Ja pokażę to na przykładzie tej pierwszej opcji, a więc rysowania, poprzez wybór trzech punktów. Wydajmy polecenie Łuk, które znajduje się na panelu Rysuj. Po wybraniu dwóch punktów widzimy, że trzeci punkt możemy wybrać, poruszając się po ekranie kursorem myszy, i widzimy, że możemy w ten sposób sterować położeniem, wielkością tego łuku. Yy, Kątem tak, aż niemalże do pełnego okręgu. Po wybraniu punktu końcowego ŁUG jest narysowany. Przejdźmy teraz do naszego podkładu. W panelu warstwy widzimy kilka warstw, które wcześniej przygotowałem. Jest to podkład, który jest w tej chwili zablokowany. Chodzi o to, żeby w w momencie rysowania na tym podkładzie ten podkład nam się nie przesuwał, żeby on był cały czas w jednym miejscu. Widzimy taką kłódkę niebieską, która jest w tej chwili zamknięta. Możemy oczywiście odblokować i zablokować tą warstwę, klikając na tą kłódkę. O warstwach będę jeszcze Państwu mówił w kolejnych odcinkach, natomiast tutaj ze względu właśnie na to, żeby nie łączyć podkładu z innymi elementami rysunku Musiałem dokonać tego podziału. Mamy też warstwę Obrys 1, która jest w tej chwili wyłączona. Tak, ta pierwsza ikonka umożliwia nam włączenie i wyłączenie. Ta warstwa ma swój kolor. Kolor ustalamy po to, aby można było odróżnić warstwę od siebie. Włączyłem teraz tą warstwę. Widzimy narysowany obrys ulic. Przyciemnie ekran podkładu, tak aby wyraźniej było widać narysowany element. Nie będziemy rysować wszystkich elementów, które, które tutaj widzicie, tylko ten środkowy trójkąt. Utwórzmy dodatkową warstwę, na której będziemy rysować ten środkowy trójkąt. Przyciskamy klawisz właściwości warstwy, pojawia nam się okno dialogowe. W tym oknie dialogowym mamy pokazane cztery warstwy. Możemy tutaj dodawać warstwy, usuwać lub zamrażać. Dodajmy sobie nową warstwę. Warstwa przyjmuje domyślnie nazwę warstwa z kolejnym numerem. Możemy od razu tą nazwę poprawić. Nazwijmy nową warstwę obrys 2. Zmienimy jeszcze kolor tej warstwy, tak aby odróżniała się od pozostałych. Wybierzmy jakiś kolor jaskrawy. Widzimy, że zmieniła się warstwa. Zablokujmy od razu warstwę wcześniej narysowaną, tak aby ona nam się nie uszkodziła w trakcie rysowania. Natomiast pozostawimy ją widoczną na ekranie. Wyłączmy okienko, przyciskając przycisk Zamknij w lewym górnym narożniku. Ja pokażę rysowanie tych elementów na kilka przykładów. Wybierzmy najpierw warstwę obrys 2 jako warstwę aktywną, czyli tą, która, która będzie widoczna na górnym pasku. Wówczas autokad rysuje wszystko na tej warstwie. I będzie to rysowane w kolorze, jaki wybraliśmy dla warstwy. Pokażę kilka metod, jakimi możemy narysować ten środkowy trójkąt. W pierwszej metodzie narysujemy najpierw odcinki proste, starając się prowadzić je od miejsca, gdzie się łuk zaczyna, z jednej i z drugiej strony. Jak wybierzmy, narysujmy odcinki na wszystkich trzech bokach. Natomiast na łukach narysujemy metodą, którą wcześniej pokazywałem, poprzez rysowanie łuku w sposób który polega na wybraniu trzech punktów. Więc wybieramy dwa pierwsze punkty i widzimy, że przy wyborze trzeciego punktu łuk dopasowywuje się do dwóch prostych. I tak możemy zrobić na każdym boku. Jeżeli ten łuk jest wycinkiem okręgu, to jest to łatwo dopasować. I mamy trzy. Narożniki zaokrąglone. To jest jedna z metod. Zmierzmy sobie teraz promień tego łuku, wybierając na panelu zmierz funkcję mierzenia promienia. Po wybraniu tej funkcji należy wskazać element, który chcemy zmierzyć. Widzimy nad paskiem poleceń. AutoCAD podał nam wymiary zarówno promienie, jak i średnicy. Zapiszę sobie tą wielkość: 59822, wielkość promienia. I pokażę teraz drugi sposób, w jaki możemy narysować te elementy w sposób bardziej dokładny, niż za pomocą rysowania łuków, jeżeli ten element powinien być wycinkiem okręgu, wybierzmy opcję rysowania okręgu stycznego do dwóch prostych z podaniem promienia. Rysowanie tego okręgu polega na wyborze dwóch elementów, do których okrąg będzie styczny, a następnie określeniu promienia. Ten promień możemy albo wybrać na ekranie, wskazując początek i koniec, tym samym długość takiego promienia, albo możemy to zrobić w ten sposób, że podamy te dwa miejsca styczności, a następnie wpiszemy wartość promienia. I tutaj wpiszmy zapamiętaną wcześniej wartość 59822 i widzimy, że Promień bardzo ładnie wpisał się w nasze dwie proste. Teraz musimy tylko usunąć elementy, które są niepotrzebne. Przedłużmy jeszcze naszą linię prostą, ponieważ ona nie stykała się z okręgiem. Możemy też przesunąć dla pewności drugą linię styczną, a następnie usunąć te wystające elementy oraz Fragment okręgu. Użyję do tego funkcji, której wcześniej nie omawiałem. Będzie ona omówiona na jednym z kolejnych filmów. Jest to funkcja utni. Funkcja ta od AutoCADA 2021 jest bardzo intuicyjna. Po wybraniu polecenia na panelu, zmień. Gdy najedziemy nad element, który chcemy usunąć, on się wygasza i pojawia się znak minu, znak x. Pokazany w ten sposób mamy, który element zostanie usunięty. Po kliknięciu element usuwa się. Podobnie usuńmy tutaj ten fragment. Powiększymy sobie do tego ekran i pozostało nam jeszcze usunięcie, Całego tego łuku, który pozostał. W ten sposób uzyskaliśmy bardzo dokładne połączenie prostej z łukiem w punkcie styczności. Pokażę jeszcze jedną metodę rysowania nieregularnych kształtów. W tym celu rozwińmy panel rysuj. Zablokujmy go na chwilę. Mamy tutaj dodatkowe. Funkcje rysowania, których wcześniej nie wykorzystywaliśmy, poza rysowaniem elipsy. Mamy tutaj takie wężyki. Tak, Jak znajdziemy na tą ikonę, widzimy, że mamy tutaj funkcję spline, to jest rysowanie krzywych, i są dwa tryby rysowania takich krzywych: dopasowanie oraz z tak zwanymi wierzchołkami sterującymi. Ja pokażę sposób rysowania z tymi wierzchołkami sterującymi. Umożliwia on dopasowywanie tej krzywej do kształtu. Narysujmy fragment tego łuku od pierwszego punktu. Znaczmy kilka punktów w sposób zupełnie, zupełnie przypadkowy. Po zakończeniu rysowania, podobnie jak to robiliśmy przy Polilinii, zakończenie, akceptujemy przyciskiem Enter, Spacją lub Escape. Jeżeli wybierzemy teraz ten spline, to zauważ, że pojawiły się takie niebieskie punkty i linie przerywane. Kiedy klikniemy na taki punkt, to możemy przesuwać jego położenie, a tym samym kształt tej krzywej. Tak i możemy ją dopasować dokładnie do naszego skrzyżowania. Tak i tutaj jest prosta, więc nie było problemu. I mamy w ten sposób narysowany ten fragment. Podobnie możemy postąpić z całym skrzyżowaniem. Jak już wcześniej wspomniałem, te metody, które pokazałem, nie są dokładnymi metodami, no może poza tą metodą, gdzie rysowaliśmy styczne do okręgu, bo znając położenie odcinków oraz wiedząc, jaki ma być promień na skrzyżowaniu, Możemy rysować bardzo dokładnie, na zakończenie pokażę jeszcze jedną metodę, którą możemy tutaj wykorzystać. W tym celu jeszcze raz zmierzmy tym razem promień tego łuku. Tutaj jest promień 45,065. Następnie wykasujmy ten łuk. I wykorzystajmy funkcję zaokrągli. Funkcja ta umożliwia rysowanie łuku stycznego do dwóch linii. Po wybraniu tej funkcji, AutoCAD prosi o wybranie pierwszego obiektu. Następnie o wybranie drugiego obiektu lub podanie promienia. My sobie podamy najpierw promień, ponieważ inaczej funkcja nie zadziała. Wpisujemy promień, który wcześniej został odczytany, i teraz zauważ, gdy wybieramy drugi punkt, AutoCAD pokazuje nam, jak poprowadzi łuk. Po kliknięciu w drugą prostą otrzymaliśmy narysowany łuk styczny do dwóch prostych. W tym przypadku jest to metoda szybsza niż ta, którą pokazywałem wcześniej. Kiedy rozwiniemy tą funkcję zaokrągli, widzimy, że jest tutaj też funkcja fazuj. Zobaczmy, co oferuje ta funkcja. Po wywołaniu polecenia, mamy kilka możliwości. Wybierzmy fazy i podajmy wymiar tej fazy. I następnie wybieramy jedną i drugą linię. Po wybraniu pierwszej w momencie kiedy najedziemy na drugą linię widzimy jak ta faza jest rysowana. Po kliknięciu obiekt zostaje narysowany.